z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie moli i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w ciemności, także wielka to ciemność. Słowo Pańskie. Po riječima Svetog Evanđelja neka se izbrišu naši grijesi. Draga braćo i sestre, bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, drodzy czciciele Matki Bożej, Królowej Pokoju, jest jedno pojęcie, mówi się, że jest plagiat. Plagijat je pokušaj da na temelju originala, na podstawie oryginału, w fałszywej produkcji, kserokopii, stworzyć coś, co pragniemy nazwać czymś źródłowym, oryginalnym. Plagiat to oszustwo, to oddalenie od źródła. To pragnienie zatrzymania jakiejś normy, jakiegoś produktu, ale treść nie jest prawdziwa. Mówię wam to, bo jeżeli dziś uważnie słuchaliście list świętego Pawła apostoła do Koryntian, on mówi o czymś, co jest oryginalnym, a to jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, o którym mówi właśnie święty Paweł, za które trzeba świadczyć żertwą. Chrześcijaństwo, o którym należy dawać świadectwo przez ofiarę, to jest źródłowe chrześcijaństwo. Na pewno Paweł, widząc, co dzieje się wokół niego w jego czasach, poczuł próbę, widział, że jest próba plagiatu, przedstawiania Chrystusa inaczej, próba pozostania tymi, którzy należą do Jezusa, ale jeszcze przyjmowania tego czegoś innego z boku. Mówię jak szalony, mówi Paweł, będę mówił. W tym czasie, drodzy bracia i siostry, tak jakby chciano nam powiedzieć 100 razy, co Jezus powiedział: szalonych wybrał wstydzić mądry. Czyż nasz czas nie jest taki, że musisz być ogłoszony szalonym? Jeżeli mówisz w sposób autentyczny o Jezusie Chrystusie, jeżeli głosisz dyplomatycznie formułowaną izrecicu wiary, autentyczne chrześcijaństwo jest. Oryginalne chrześcijaństwo jest to, co Paweł przedstawia, co Chrystus przeżył. Już na początku wiemy, że chcą Jezusa zniszczyć, zrzucić ze skały w Nazarecie, w Jego Nazarecie. Chcą Go stracić i o nocy na ziemi przeciwko największemu światłu, które pojawiło się na ziemi. Tu następuje ten, kto jest Chrystusowy.
Paweł, preobilno, wysiłka, obficie, u pogiblima često, często ginąc, przyjąłem od Żydów. Jednom kamenowan, triput dożywio brodolom, jedną noć i dan proveo sam. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu przez dzień i noc. A kto chce teraz żyć bez tego? Kto chce być kamienowany, być biczowanym, być w więzieniu, być rozbitkiem, gdy nikt do ciebie nie może podejść, pocieszyć, tylko dobry Bóg? Mówimy o okolicznościach. Zobaczcie, trwa nowenna, 40 lat objawień Matki Bożej w Medjugorju. To nigdy nie jest najszczęśliwsze, ale porównałbym pozycję Medjugorja na początku jako pozycję nas w walce o naszą wolność. Gdy nie mamy narzędzi ani brodni, nie mamy sił ani zewnętrznych, ani wewnętrznych, mamy tylko serce i różaniec. Tak i Medjugorje rosło. Tak rosło Medjugorje. Niczyja naklonność, niotkud. Żadna przychylność, z żadnej strony. Ciągle więzienia, ciągle wypominanie, ciągłe biczowanie. Dlatego, bracia i siostry, to jest droga, którą idzie chrześcijaństwo. Bracia i siostry, co by było? Nie by było nic. Czego by nie było? Prawdopodobnie wszystko skończyłoby się jakimś rytualnym spektaklem, protokołem ludzkich serc, ale z ofiarą wzrosło coś, co nie może być przez nikogo i przez nic zniszczone. Jest jeden ptak. Mówi się, że tylko raz w życiu śpiewa. I trn. Cierń. I tada się na ten cierń i przez ten swój ból śpiewa najpięknie. Śpiew piękniejszy od słowików, od innych. Ból prerastał piesmu daleko. Przemienia się w pieśń piękniejszą od wszelkiej innej pieśni. Ceną tej pieśni jest życie, a świat słucha właśnie tej pieśni. Za to, droga moja bracia i sestry, ty moi bracia i siostry, musimy liczyć na to, że należy się wspiąć na ciernie. Żanski i dowolno je. Choćby nawet jeden cierń, ale on jest boski i wystarczy. Lepiej zaśpiewać w bólu, w zgardzie, męce. Przez całe swoje życie śpiewać tak, jak chcą, abyśmy śpiewali. Chcą mocni tego świata, ci fałszywi tego świata. Wystarczy. Lepiej wystarczy jeden raz zaśpiewać. Ante Gabriel jeden, nasz sługa Boży, który działał w Indiach. Ako išta u životu želim biti žrtva. Jeżeli coś chcę w życiu, to chcę być ofiarą. Poleca nam wszystkim, kapłanom, wiernym. Bracie, spalaj się w pełni, płoń. Bądź częścią ołtarza. Swoje życie umieścisz w cudzym życiu. Bracia i siostry, właśnie to się tu działo. Trebalo je ovdje u Međugorje doći i hvaliti se svojim słabościami. Należało przyjechać do Medjugorja i chwalić się własnymi słabościami. A ilu właśnie przyjechało do Medjugorja, aby powiedzieć tylko to, jestem zły
człowiekiem, jestem grzeszną osobą, potrzebuję nawrócenia. To jest właśnie to, chwalić się swoimi słabościami. Ile dawało świadectwo podczas festiwalu młodych, jak dawali świadectwo, jak upadli, jak zawiedli, oddzielili się od Jezusa. Zobaczcie, przez 40 lat rzeka ludzi przybywa do Medjugorje, aby powiedzieć Jezusowi, jestem złym człowiekiem. Jestem złą osobą, Jezu. Potrzebuję Cię. Potrzebuję Twojego spojrzenia. Potrzebuję Twojej łaski, miłosierdzia. I zakładali tu pokutne szaty. I tak jak ci synowie, którzy odeszli, wracali do objęć Kościoła, do Ojca Niebieskiego. Tego nikt nie może powiedzieć. Tak nikt nie może powiedzieć, że to się dzieje w Medjugorju. Jak wracali do Kościoła, to wracali właśnie tu i podczas powrotu do swojej parafii stają się lepszymi ludźmi, lepszymi parafianami. I tak jak Paweł powiedział, chwalić się, chlubić swoim krzyżem, słabościami. Nie wiem, czy zauważyliście, jak Paweł mówi z powodu fałszywych braci, ten, który odbył tak wiele podróży. A mógł mu Jezus samo reći, Pawle, i sa mnom su siedzieli na posljednjoj večeri. Jezus mógł powiedzieć, oni siedzieli ze mną podczas ostatniej wieczerzy, odeszli do swoich miejsc, wyparli się mnie, zdradzili. Nikogo nie było krzyżowej. Bracio i sestre pogađale je. Rzeczywistość, bracia i siostry, dotykała to miejsce przez wiele lat, gdzie było łatwiej zająć wygodne stanowisko, z wysoka patrzeć się na to, zamiast przyodziać pokutną szatę i powiedzieć, niech to przemawia. Gdzie odpowiedź na te błądzenia, na te zdrady męki? Daje nam dzisiejsza Ewangelia. Serce. Jezus mówi, tam gdzie jest Twoje serce, tam jest Twój skarb. Bracia i siostry, wszystko z tego wypłynęło. To Jezus nastawia, zgrcie te srebro. Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie. Bez względu, ile było napisów, ilu krytyków mówiło, że w Medjugorju główna rzecz to kapitał. Ten głos nie jest wart uwagi. W Medjugorju zdobywało się łaskę w niebie, skarby. Tmu nie może tego zniszczyć. Czas nie może zniszczyć. To, co jest duchowe, co powstało w świadectwie, w życiu z Bogiem żywym, to jest wartość, która zostaje na zawsze. Wy jesteście tymi świadkami. Zdobywacie tu skarb dla nieba. Nije vrijedno titule. To nie jest warte jakichś tytułów, promowania, świadectwa i ofiary. Nie pozwólmy, aby w naszym czasie ogarnął nas obraz fałszywego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa, w którym my, chrześcijanie, nie jesteśmy gotowi podjąć ryzyka, żeby ktoś nas opluł, odrzucił, dyskryminował. Nawet zabił, jak chcecie. Zobaczcie, jesteśmy stworzeni na obraz Boży, ale mamy wrażenie, że człowiek, który jest stworzony na obraz Boży, bez przerwy stara się, aby swoje życie dostosował do obrazu tego świata. Nie chcę. Nie chcę. Moją i Twoją miarą jest obraz Boży.
Neću uskladiti svoj život, dostosuje mojego życia do pragnień tego świata. Razlozi logicznie i uputni savjeti davali. Niektórzy dawali logiczne wskazówki. Tej siostry dziwimy się, dlaczego przegraliśmy walkę. Dlatego, że słuchujemy się świat. Słuchujemy się świat, a nie słuchamy Jezusa. Nie słuchamy tego Ducha Bożego. Zrozumiałym jest, że nasze wiadomości, nasze przesłania są ziemskie, przyziemne. Bracia i siostry, wszystko jest w tym, kogo szukamy, kogo słuchamy. Gdzie jest centrum mojej informacji, gdzie jest centrum mojej prawdy, gdzie jest centrum mojego życia. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, Jezus Chrystus jutro. Nie widzę czwartej możliwości wczoraj, dziś i jutro na zawsze. A my chcemy powiedzieć, a to nie teraz, teraz są inne czasy. Jakie czasy? To są Boże czasy dla tych, którzy przyjmą Boga. Czy diabelskie czasy dla tych, którzy przyjmą to, co przyziemskie, przyziemne, ten świat, którzy chcą gromadzić skarby na ziemi, a zapomnieli o niebie? Bracia i siostry, mam wrażenie, że tak jakbyśmy na świecie przegrywali walkę. Nie, my nie przegrywamy walki. Straciliśmy w nas autentycznego Chrystusa. Mówimy o chrześcijaństwie, które nie ma nic wspólnego z Pawłem, z prześladowaniem Pawła, z męką. Nam da nie lako. Ale jesteś chrześcijanin. Wiem, że nie jest łatwo, ale jesteś chrześcijaninem. Nim jesteś, masz imię. Sensem chrześcijaństwa nie jest pozostać pod krzyżem. Sensem chrześcijaństwa jest bycie na krzyżu. Nie pod krzyżem, lecz być na krzyżu. Kiedy jest w zatoru, kardynał w więzieniu, kardynał Javier był zamknięty w Wietnamie przez komunistów, przez jedną kroplą wina na swojej ręce celebrował mszę świętą i powiedział: jeżeli Pan pragnie, abyś przeżył jakieś poniżenie, On wzywa Cię, abyś z Nim przyjął chwałę Jego krzyża. Bracia i siostry, jeżeli pragniesz Panem, jeżeli Pan chce, abyś w swoich obowiązkach coś przeżył, może to jest wezwanie, abyś z Nim, z Jezusem Chrystusem podzielił się chwałą krzyża. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o wielu. Pricza mi niedawno. Niedawno powiem. Jeden świeczenik z Chorwacji. Pewien kapłan z Chorwacji, z jednej wyspy, przed kilkoma laty, podczas spotkania w dekanacie, zaproponował pielgrzymkę dekanatu do Medjugorja. Wszyscy go wyśmiali, ze wzgardą na niego patrzyli. Mówi: poczułem się zdradzonym, ale w sobie poczułem jedno piękno. Samoprzyjemności. To było przed kilkoma laty, bracia i siostry. Wszyscy śmiali się z niego, wyśmiewali go, ze zdziwieniem patrzyli na niego. Jakie Medjugorje, jaka pielgrzymka. A w tym roku, gdy było spotkanie dekanatu, ci wszyscy podnieśli rękę do góry i powiedzieli: tak, jedziemy do Medjugorja. Boże, oddajemy Tobie cześć. Amen. Uputićemo sada svoje